Drodzy winopijcy, pamiętacie Tomka Porowskiego, który opowiadał nam o cydrach polskich? Ja go pamiętam. Ja też go pamiętam. Ja też. Fajny chłopak. Tym razem cydry świata. Oglądajcie do końca. Kochani, Tomek był u nas. Tak nas zaciekawił, że absolutnie nie mogliśmy pominąć okazji, ażeby zrobić też odcinek o cydrach świata. Porównaj trochę cydry polskie versus cydry z innych krajów. Być może znacie cydry baskijskie, brytyjskie, francuskie. Marokańskich nie znacie prawdopodobnie. Więc to jest odcinek o tym, jak wypadają polskie cydry na tle innych cydrów, jakie są różnice, jakie są podobieństwa i dlaczego warto próbować różnego rodzaju cydrów, chociaż polskie i tak są na pewno najlepsze. Zaraz sprawdzimy. Myślę, że to jest też kwestia preferencji smakowych. Ty, ale sobie, znowu zauważyłem, Tomka znowu nie ma tutaj cydru. Nie ma tu znowu cydry Ignaco. Nie, nie chcesz dać sobie i nie będzie, bo ja jestem dzisiaj opowiadaczem o sprawach szerszych niż Ignacu. Jaki on jest dyplomatyczny, powinieneś w polityce. Jaki skromny. Nie powinienem jaki właśnie. Skromny. Takie osoby. Jesteś za dobry, żeby takie osobowości się tak, nie sprawdzają nie w tej branży. Nie masz racji, bez sensu. Dobra, to cydry. Dobra. Jak nie polskie, to jakie i dlaczego, jak smakują, mówię. Jasne, słuchajcie, są trzy najważniejsze miejsca dla cydru w Europie. Mhm. Idziemy od południa i jesteśmy w kraju Basków i w Asturii. Mhm. Które to wino? To nie jest wino wróżbani, tylko to jest... Jak on mnie poprawia cały czas. To jest proszę pani, cydr. O. Dobrze, proszę państwa. To jest cydr z Asturii, od dosyć znanego tam producenta. Tina, ja znam nawet tego producenta. No to bardzo się cieszę. Muszę kilka słów powiedzieć o tym, króciutko. Otóż najstarsze dokumenty na temat produkcji cydru właśnie pochodzą z tamtych regionów, czyli Asturia i Kraj Basków. To mniej więcej są dokumenty sprzed 1000 lat, które pokazują, że ktoś sadzi sad po to, żeby robić cydr. Czy byli pierwsi Baskowie, czy Asturyjczycy, zostawiamy im to rozstrzygnięcie tej sprawy. Natomiast jak macie przed oczami mapę i widzicie Zatokę Baskijską, to widzicie marynarzy baskijskich, którzy zaczynają płynąć w kierunku Bretanii i Normandii. I mają ze sobą na przykład bekę oprócz cydru. Różnych rzeczy, może mają bekę cydru, ale też mają drzewa. Całe drzewo? Cydrowych. Młode drzewka, tak? Drzewka. To już może... takie stulety. Jak w małomiasteczkowe, jak przewozili drzewo. Chodzi o to, że kolejnym miejscem na mapie Europy, gdzie ten cydr się rozwija, powstaje i buduje swoją kulturę, to jest właśnie Bretania i Normandia. A kolejna to jest cydr z Normandii. To trzecie miejsce, które jest bardzo ważne dla historii cydru w Europie i dla jego też współczesności, to jest południowo-zachodnia Anglia. Mm-hmm. To jest Somerset, to są miasta takie też jak Hereford, Gloucester. To jest takie miejsce bardzo cydrowo ważne, nie tylko dla Piękny Anglii. Kolor. Piękny kolor, naprawdę taki bursztyn. A pokrótce charakteryzując te trzy regiony, możemy powiedzieć tak, najbardziej chyba osobnym zjawiskiem są cydry z Asturii i z krajów Basków. Są mętne, są często trochę octowe, nalewa się je w bardzo specyficzny sposób, tak z góry do szklanki, żeby w tej szklance pojawiło się niedużo cydru, które leciutko musuje, jakby wzmacnia jego taką atrakcyjność i taką porcję się wypija. Okay. Pije się to często do tłustych serów, do tłustych mięs. To jest północ, już jakby wino, prawda? Tam kwasowość przebiła to. Tak, wino już tam, powiedzmy, to nie jest to miejsce, gdzie te uprawy się nadają najlepiej, więc cydr jest takim dla Asturii, kraju Basków, takim napojem chyba pierwszym, na pewno dla Asturii. To jest chyba jedyne miejsce w Europie, w którym powstaje go bardzo dużo, w bardzo tradycyjny sposób i pije się go faktycznie codziennie. Hektolitra. Tak. Później to jest Bretania i Normandia. Cydry. Cydr brut. Cydry, które pochodzą stamtąd, najczęściej charakteryzują się tym, że to jest w ogóle butelka, że tak powiem, bardzo typowa. Czyli szampańska butelka, szampańskie zamknięcie, druga fermentacja w butelce. Ale ten styl francuski to jest zawsze takie czułe, leciutko na końcu. Słodkie, że tak powiem, pocałunek, tak? Gdzieś tam, gdzieś czujemy tą owocowość. Ona czasami, powiedziałbym, przybiera takie intensywniejsze formy czy nuty, czasami jest trochę bardziej schowana, ale zazwyczaj gdzieś to jest. I
Muszę powiedzieć, że jedne z najlepszych cydrów, jakie piłem w życiu, to pochodziło stamtąd, z Bretanii, Normandii. Mhm. Czy to próbujemy? Nie, tego też nie spróbujemy, bo... Next time. Bo spróbujemy sobie cydru angielskiego. Jesteśmy w Anglii, południowo-zachodnia Anglia, region Herefordshire. I to jest producent bardzo znany w świecie cydru, Tom Oliver. Mamy tutaj jednoodmianowy cydr angielski z odmiany Dabinet. Gdybyśmy tak otwieramy go. Gdybyśmy mieli... Będziesz strzelał? Nie. To jest właśnie, jest w ogóle przyniosłem, to jest dla mnie też, słuchajcie, ciekawostka, bo to jest cydr spokojny. Cydr spokojny i na kapsel. Mówisz odmiana, jak się nazywa jeszcze? Dabinet. Odmiana nazywa się Dabinet. I bo to zazwyczaj jest... cydr się robi z jednej czy z wielu odmian? Z wielu. Z wielu, okay, więc to jest taki rzadki chyba przykład w sumie cydru jednoodmiana, znaczy może nie tyle rzadki, co rzadkie jest też to, że jest to cydr spokojny. Tutaj cydry, trzeba wiedzieć, że cydry we Francji, w Anglii są trochę inaczej zbudowane. Tutaj nie tyle kwasowość jest jakimś takim kręgosłupem całości, co raczej tanina i taka ekstraktywność. No i często też musowanie, chociaż tutaj możemy... Musowania nie będzie, możemy zobaczyć, co to jest za w ogóle zjawisko. Jakiż on jest... Wow. Jest subtelny, wytrawny, lekko dymny. Ale jaka taniczność, przyprawowy, prawda? Przyprawowy, taniczny. Ale jest też taki, powiedziałbym, pomarańczowy też trochę, nie? Skórka pomarańczy, skórka taka, ale właśnie takie taka goryczka taka w ogóle skórki. W sensie trochę taki winiarsko-pomarańczowy. A w tym sensie winiarsko-pomarańczowy. Tak, no bo są te taniny, są takie jak taki skin contact troszkę. Trochę takie tak? utlenienia może jest. Jest. Ale myślę, że to jest... No moglibyśmy nas zostawić pułapkę, słuchajcie, dla ludzi pijących na przykład wina naturalne. I... Ale kwasowość jest niższa. Kwasowość jest niższa. No to jest to, o czym wspomniałeś. Czyli nie tak jest jakby ta konstrukcja postawiona tego cyklu. Tak, ta konstrukcja jest jakby nacisk, czy szkło powiększające jest zupełnie gdzie indziej niż w winie, wydaje mi się. Tak, tak, ale jest... Gorycz taka w końcu. Tak, gorycz jest bardzo, ale taka właśnie gorycz taka... trochę taka... No tak, są te nuty takie mówisz, goździkowe, ale gorycz jest taka jak właśnie ze skórki jakiegoś cytrusa, nie? Tak jak z grapefruta albo czegoś takiego, bo jest jakby... Nie ma tej kwasowości, ale jest taka... No, z mojego producenckiego oglądu jest ultra ciekawa sprawa. No, z mojego neofickiego również. Jest naprawdę to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Przede wszystkim to jest rzecz, która aż prosi się o jedzenie. Aż prosi się, żeby się z nią pobawić trochę. Teraz mamy czas dyni. Pomyśl sobie o jakimś fajnym połączeniu z pieczoną dynią, z pestkami dyni. Nawet bym to połączyła. Wczoraj jadłam takie bardzo ciekawe danie. Pieczona dynia z prażonymi orzechami włoskimi. I z takim sosem z pieczonej papryki z ndują. Czyli masz trochę ostrości, słodycz dyni, zgrillowaność, taka słodycz orzecha włoskiego i taka ziemistość. Idealne. No to od razu połączenie. Taka goryczkowość byłaby pewnie na miejscu. Nie? Trzy najważniejsze miejsca w Europie dla cydru. Długa tradycja, odrębna kultura, odrębne odmiany, odrębne obyczaje, odrębna kuchnia. A teraz chciałem, żebyśmy spróbowali dwóch polskich cydrów. No. Mamy cydry z kwaśnego jabłka. To jest cydrownia i bardzo piękne miejsce na Warmii. Tak. Producentem jest Marcin Wiechowski. Super gość. Tak, człowiek wielu talentów. Nie to, że ty nie jesteś fajny, ale on jest... Znaczy, jestem fajniejszy, ale... Ale jest to człowiek wielu talentów. Oj, tak. I też bez wątpienia bardzo utalentowany cydrownik. Tutaj jest cydr, który nazywa się Wiosenny, rocznik 2019. I tak jak powiedział mi producent, jest to też jednoodmianowy cydr z Antonówki. Antonówka. Czyli jabłko w Polsce znane. Często używane też w kuchennych, bym powiedział, różnych sprawach, czyli ciasta, różne jakieś dodatki. Dlaczego? No bo jest tutaj też wysoka kwasowość. Więc będziemy mieli do czynienia z cydrem, który jest zbudowany zupełnie inaczej niż ten, który piliśmy jako pierwszy. Wysoka kwasowość, wtórna fermentacja w butelce.
jednoodmianowy cydr, który myślę, że się sprawdza bardzo dobrze jako aperitif, jako też... To też po prostu właśnie cydr, który będzie świetnie szedł z jedzeniem. Będzie tak, ten, ale też na aperitif bardzo dobry, bardzo, bardzo schłodzony bym go wtedy podała, tak 8 nawet stopni. Żeby był taką, to taką jest ultra wytrawny, nie? Jest wytrawny, jest taki szczypiący przyjemnie tą swoją kwasowością. Fajnie, delikatnie tak czuć tą taką pestkę, tak jakbyśmy się wgryzali. Tak, no ładnie się to otwiera. Muszę powiedzieć jako producent, że jabłko Antonówka wcale nie jest takie najłatwiejsze w produkcji cydru. I dobrą robotę zrobił. I trzeba powiedzieć, że tutaj... Ciężki materiał. Ręka, ciężki materiał, ale ręka producenta wybroniła. Tutaj tak, jakby pokazała nam, że to jest, to są jakieś ciekawe terytoria. Super. Uważam, że ma ciekawszy trochę nos, bardziej taki rozbujały niż usta. Usta są takie dosyć spokojne, takie na takiej nucie właśnie taka żyleta, kwasowość. No, ogromna świeżość, takie wgryzamy się po prostu w owoc. Tak. Możemy... Bezpośredni jest ten cydr. Tak, taki jest bezpośredni, jakby oddaje tak naprawdę, bo jak się go pije, no to czuć tą Antonówkę po prostu. Trzeci trunek, który spróbujemy, jest zbudowany jeszcze inaczej. Okay. Mhm. Bo to jest ciekawe, że mamy pesto. Jakby tak, mamy różne konstrukcje, czyli kwasowość, tak jak powiedzmy Francja czy Anglia, to jest taniczność, tak. Wokół tego się tworzą te cydry. Jest trzecia taka droga, która jest no, może nie klasyczną czy najbardziej typową, ale coś, co jest budowane wokół też trochę słodyczy i kwasowości. Mhm. To znaczy cydry lodowe i ich tacy różni tam akolici. Tak. To jest, nie jest klasyczny cydr lodowy. Cydr lodowy był bohaterem kilkunastu odcinków. Był, bardzo dziękuję. Cieszę się i miło mi. Wokół niego. A tutaj mamy producenta, którego już dzisiaj żeśmy mieli okazję próbować, cydr chyliczki. I coś, co oni nazwali Sweet Oak. Zobaczcie, ile jaka jest tutaj na etykiecie, jakie są procenty już. 14. Tutaj mamy już 14,3% alkoholu. Tak, no czyli to... A, ja nie dostałem. Uważna sprawa, to się już... O mnie ktoś zapomniał. To się już... rzecz jasna z takiej klasycznej, cydrowych parametrów alkoholowych ucieka, wychodzimy. Natomiast to, co warto powiedzieć o tym, to, że istnieje kategoria cydrów lodowych, czyli taki kanadyjski pomysł sprzed 40 lat. Chodzi o to, że uzyskujemy poprzez wymrażanie wody esencję, zagęszczamy w istocie ten sok. Jest mnóstwo cukru, fermentujemy. Mamy wyższy alkohol, ale też jednocześnie mamy sporo słodyczy. W winie również bardzo znana metoda. Tak. Pojawiają się cydry lodowe, które właśnie są tak skonstruowane, że jest sporo słodyczy, jednocześnie zbalansowane wysoką kwasowością. Tak. Natomiast ten, nazwę go powiedzmy cydr, jest jeszcze innym pomysłem. To znaczy to, co tutaj czujemy w nosie, przywodzi nam na myśl cydr lodowy. Tak. Natomiast to, co czujemy w ustach, jest już inne, jest bardziej wytrawne. Zdecydowanie. Z jakimś takim... Z taką nuteńką, takim wołaniem, syreniem, śpiewem słodyczy na końcu. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawa sprawa. Ale to jest obłędne. No. To jest... To ma strukturę, to ma taninę, to ma nuty takie beczkowo-dymne, to ma gorycz, to ma to lekką słodycz, tak. To ma ziemistość, to ma suszone owoce, przyprawy. Myślę, że rzecz naprawdę bardzo udana i pokazująca jakąś kolejną drogę, którą można iść, prawda? Ale to już jest taka wytrawność mocnego alkoholu, mimo tego, że dalej to jest 14%, więc jak wino, jakby było więcej. Jak wiesz, to idzie w kierunku takich... No, dokładnie, kawadosek, albo takich... Brandy, jakieś, wiesz, ten... No, albo czegoś wzmacnianego, takich Tak. Dla mnie właśnie bardziej, bo są tutaj takie nuty, które kojarzę z takiego 12-letniego armaniaku. Jeszcze taka trochę świeżość egzotyczna owocu, a już właśnie, wiesz, już przyprawy. No tak, a taka pikantność jest tutaj jakaś bardzo piękna. Więc... dzisiaj trzeba było za... Jeśli powiedzieliśmy cydry, powiedzieliśmy cydry świata, no to jesteśmy w Asturii, w Normandii, w Herefordshire i jesteśmy...
na Warmii, w centralnej Polsce. Ale najciekawiej jest w Polsce, słuchaj. Najciekawiej jednak najciekawiej. Wiadomo. Ja jestem tak zachwycona tym, co żeś nam tutaj polał, że sobie, ja w ogóle nie wiem, w jaką kategorię to wsadzić, wiesz. Jestem, super. Jestem pozbawiona w ogóle referencji. Ale jeszcze tylko chcę wrócić, bo jesteś już za skromny, nie pokazałeś tego, bo ty jeszcze masz jedną taką rzecz, którą robisz. No, zrobiłem po raz pierwszy, prawdopodobnie myślisz o destylacie z cydru. Okowite. Zrobiliśmy okowite z cydru. Co to jest za niesamowite? We współpracy, bo to się jest możliwe dlatego, że w Polsce powstają po prostu nieduże destylarnie, z którymi można wejść w kooperację. Zrobiliśmy taką rzecz w zeszłym roku. W lipcu było destylowane, we wrześniu trafiło do butelek, w grudniu to się pojawiło na rynku. Pierwsza taka próba, mówicie, że udana. No to ja jestem zachwycony. Zdaniem, ja nie jestem zachwycony, tak że się cieszę. Myślę, że no tutaj, ponieważ to jest taki kącik edukacyjny, również poznawczy, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że najsłynniejszym destylatem z cydru jest Calvados. To ja powiem. No tak, tak. Przepraszam bardzo, ale chciałem to dopowiedzieć. Ale bardzo dobrze, że tak. Gdyż powstaje on w departamencie Calvados w Normandii. To jest bardzo ważna rzecz. W ogóle chciałabym oddzielny odcinek o Calvadosach, zupełnie serio. Uważam, że nasz kanał i nasi widzowie zasługują na oddzielny odcinek o Calvadosach. Co wy na to? Powiedzcie, czy chcecie odcinek o Calvadosach i się żegnamy. No. Tymczasem właśnie chciałem powiedzieć, Tomku, jeszcze raz wielkie, ogromne podziękowania Za tą wiedzę, którą że przyjąłeś zaproszenie, że się podzieliłeś swoją wiedzą, że jesteś tak skromny i że tak naprawdę w ogóle nawet nie spróbowaliśmy niczego, co jest w twojej produkcji, chociaż sam produkujesz niesamowite rzeczy. Nam się pokazałeś z najlepszej strony. Dzisiaj jest miły. Dzisiaj jest miły. Dobry dzień, mamy dzisiaj. Dzięki, że z nami byliście. Komentarze pod spodem prosimy. Łapki w górę. Pamiętajcie o naszym Patronite, jeżeli chcecie nas wspierać. Może dzięki temu byśmy gdzieś sobie pojechali też w kraj i gdzieś nagrali z jakiegoś na przykład i tak dalej. Albo jakbyśmy tak do Calvadosu, może ja pojadę. Ale może do Grójca byśmy się mogli wybrać, chociaż Grójca to strasznie droga wycieczka. Ja będę waszym tłumaczem w Calvados i pojedźmy. Dobrze, okej. Pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. Dzięki jeszcze raz, że z nami byliście. Co środę 17 widzimy się właśnie tutaj na kanale Ale Wino. Do zobaczenia. Dzięki. Pa, pa. Dzięki, Tomku, jeszcze raz. Cześć. Do widzenia.